Mamy teraz dodatkowe środki bezpieczeństwa w centrum handlowym. Na dole tutaj widzimy fontannę. Ona jest jakby ogrodzona takimi taśmami. Nie można w ogóle wchodzić tam. Jest możliwość skorzystania ze sklepu spożywczego, ale ustawia się kolejka. Sukcesywnie wpuszczają. Ludzie po prostu korzystają z tych właśnie odkażaczy. Każdy musi wziąć rękawiczki. Jest ustawiona droga. Droga, którą należy się poruszać wchodząc i wychodząc ze sklepu. Jak widać, w sklepie jest dosyć sporo klientów. No. Ochrona się patrzy. Także trzeba trochę dyskretnie. Mamy tutaj wszędzie te taśmy. Ludzie chodzą takimi korytarzami właśnie. Jeżeli chodzi o taśmę, która... tą ruchomą taśmę, która prowadzi w dół, ona jest wyłączona. Nie wiem dlaczego, nie działa. Do góry w ogóle nie ma wejścia. A ja wcale nie nagrywam, ja tylko tak chodzę. Naprawdę, ja mam taki odruch bezwarunkowy. Serio. I idziemy dalej. Tam chyba był jakiś dyrektor Galaksy. I właśnie idziemy tędy, się wychodzi. Postawili tutaj dwa krzesła, które też owinięte są tą właśnie taśmą. I zapewne wchodzenie do sklepu jest, jeżeli jest za dużo klientów, jest regulowane. Podejrzewam, siedzą tam dwie osoby bądź jedna i wpuszczają sukcesywnie ludzi. Jak widać, wszystkie sklepy, wszystkie butiki, wszystko jest zamknięte. Nie ma nic. Nie ma żadnego sklepu otwartego. Wychodzimy z centrum handlowego Galaksy, które jest jak miasto zombie z Resident Evil. Tutaj również w tym korytarzu, tam dalej już widać taśmę. Tak to wygląda. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę wszystkim i sobie również, by to się skończyło. To nie jest normalna sytuacja. Pozdrawiam.